Małgorzata Urszula Laska Grudniowa opowieść z frankfurckiej ulicy Czyta Karolina Memon Ze smutkiem rozglądał się drewniany dziadek do orzechów w jednej z frankfurckich piwnic. Przez małe okienko wpadało niewiele światła, co chwilę tylko jakiś pożółkły liść sfrunął z drzewa lub zaciekawiona wiewiórka zerknęła przez zakratowaną szybę. Dziadek westchnął i przypomniał sobie, jak to na pchlim targu kupiła go przed laty pewna pani. Nie liczył wtedy, że zwróci czyjąś uwagę, zwłaszcza, że obok stały piękniejsze i nowsze zabawki. Elegancka Lala spojrzała wtedy na niego wyniośle. Wietrzyk rozwiewał jej piękne loki, a jego zrzucił ze straganu wprost do starego kartonu, w którym leżały tylko rupiecie. Nic dziwnego, brakowało mu połowy drewnianego buta, dlatego trudno było mu utrzymać równowagę. Zdziwił się ogromnie, gdy ignorując resztę dużo ładniejszych przedmiotów, nawet śliczną lalę i konika na biegunach, właśnie jego wyciągnięto z kartonu i zakupiono do świątecznej dekoracji. Był taki szczęśliwy, gdy naprawiono mu but, a białe, puszyste wąsy wyprano i wysuszono suszarką. Pękał później z dumy, stojąc pod pachnącą choinką i będąc świadkiem rozdawania prezentów przez świętego Mikołaja. Pragnął też śpiewać wspólnie kolendy, ale był tylko dziadkiem do orzechów i śpiewać nie umiał. Mijały lata, a on każdego roku cierpliwie czekał na najważniejsze dla niego święta Bożego Narodzenia. Nic nie zapowiadało, że się komuś znudzi. A jednak Trzeba tu zrobić porządek i wystawić te wszystkie rupieć na ulicę. Jutro będą zabierane większe gabaryty, więc przy okazji można pozbyć się całej skrzynki tych śmieci. Rozległ się męski głos. Ta czarownica też już niepotrzebna, tylko zajmuje miejsce. Odezwała się kobieta, która dawno temu kupiła go na pchlim targu. Rozglądając się jeszcze po zagraconej piwnicy, chwyciła bez zastanowienia tę niezbyt urodziwą panią na miotle i rzuciła ją niedbale obok dziadka do orzechów. Gdy wyszli, chociaż miał nowe towarzystwo, ogarnął go smutek. Widzisz, babo Jago, to nasze ostatnie godziny. Wiesz, co się z nami stanie? Wiem, odrzekła z powagą. Wrzucą nas do takiego dużego samochodu, który wszystko miażdży. Nie mamy szans. Kiedyś potrzebowali mnie na Halloween, albo do jesiennych dekoracji, a teraz już widocznie nikomu niepotrzebna stara czarownica. Przecież potrafisz czarować. Coś ty, nigdy tego nie robiłam. Nie mam pojęcia o zaklęciach, jestem tylko dekoracją. Dziadek do orzechów w zamyśleniu spojrzał w okienko, przez które zaglądał okrąglutki księżyc. Rankiem obudził go chłód i mrzący deszcz. Razem z czarownicą, czekając na swój los, leżeli zziębnięci pośród starych szafek i innych wystawionych na ulicę rupieci. Czarownica mamrotała coś pod nosem i gdy podjechała śmieciarka, Ludzie zbierający wystawkę nawet na nich nie spojrzeli. Zabrali wszystko poza nimi i odjechali. Jak, jak to zrobiłaś? jęknął zdumiony dziadek do Orzechów. Po prostu zaryzykowałam i spróbowałam użyć magii. Szepnęłam zaklęcia i. staliśmy się niewidzialni. Odpowiedziała uśmiechając się i pokazując przy tym jeden pożółkły ząb. Gdy pani. Która chciała pozbyć się dziadka i czarownicy, znalazła ich ukrytych w żywopłocie. płocie. Bardzo się wzruszyła. Postanowiła nigdy więcej ich nie wyrzucać. Dodatkowo opisała ich historię. Dziadek do orzechów będzie nadal spędzał z nią wspólne święta, zaś czarownica stała się bohaterką książeczki dla dzieci pewnej warszawskiej autorki. Małgorzata Urszula Laska. Poczytaj mi, mamo. Poczytaj mi tato. Czytała Karolina Memon.